Kochani, witajcie serdecznie, dzień dobry. Jestem po raz kolejny z Wami, z Gutkiem, z naklejkami i z naszym wspaniałym prezentem od Szymka. A słuchajcie, Szymuś Drzerdzin zrobił nam niesamowity, niespodziankę, niesamowity prezent. Kochani, przysłał do nas przesyłeczkę, dosyć długo czekaliśmy na tą przesyłeczkę. Natomiast słuchajcie, z tej przesyłki nieprawdopodobne rzeczy nam się wysypały. Mnóstwo naklejek, kochani, naklejek z edycji Ekstraklasa 15. Postanowiliśmy uzupełnić ten album dla Was, plus oczywiście jeszcze mnóstwo otwartych jego powtórek. Bardzo Ci dziękujemy. A to wszystko dzieje się, kochani, w cieniu wielkiego sukcesu KS Talent. Gutek i jego wspaniała drużyna osiągnęli, kochani, wielki sukces na zakończenie pobytu w Żakach w OZPN w sezonie 14-15. Kochani, wygrywamy nasze okręgowe mistrzostwa. W finale pokolujemy Skorpiony z Lubania stosunkiem 3-1. Zdaje się, dwie bramki strzelił Gutek. Jedną bramkę kto strzelił jeszcze? Kuba. Nie, Kuba. Jeszcze ktoś, kochani, strzelił też ładną bramkę. W każdym razie, czy nie Łukasz czasami, Łuki chyba, tak? Czy nie? Nie. Łuki. Nie wiem, kochani, kto. W każdym razie, kochani, nieważne, jako drużyna wygrywamy. Gutek okrasza to piękną statuetką finałowy turniej piłki nożnej OZPN Jelenia Góra. Najlepszy strzelec, kochani. Taki piękny medal pamiątkowy dostajemy. No i oczywiście cały, tutaj jest napisane, że finałowy turniej piłki nożnej kategoria Junior F OZPN Jelenia Góra. Tu Wam chcę powiedzieć, kochani, że cały ten strój dzisiaj jest zastawiony naszymi żniwami piłkarskimi. Tutaj, kochani, przypominam, świetnie gramy Dajśmana, jedziemy do Wałbrzycha. Kolejny król strzelców z Warty. Tam, kochani, mnóstwo medali z Witamina Cup chyba. Tutaj Gutek, słuchajcie, dostał piękny taki pamiątkowy medal z Witaminy za żonglowanie. Które jest lepsze? Słuchajcie, oba są wspaniałe. Mamy dwa piękne, kochani, godła. Z korona w jednej. W jednej saszetce? No. No to Gutek trafił. Patrzcie, jaką saszetkę. W jednej saszetce, kochani, Śląski korona, ale tu widzę, że jeszcze trafiłeś Lechię Gdańsk, czyli w ogóle dobry wysys. Ja robię tak oddzielnie saszetki. Aha, oddzielnie robisz saszetki. Słuchajcie, Gutek otwiera saszetki. To jest kolejna, czwarta już część, kochani, naszych zabaw z naklejkami. Natomiast, kochani, obiecałem Wutkowi, że nie będę go do końca klejenia trzymał. Pomoże nam zrobić ten unboxing, dlatego że ma jakieś plany. Może zdradzisz? Będę się kopać. Idzie walić, słuchajcie, bo przestało padać. Idzie troszkę na kruszy, na rena pokopać. Ja jak skończę ten odcinek, kochani, to biorę kosiarkę, idę troszkę przyciąć trawkę, ułatwić jej jakby wzrost, ale jeszcze chcemy pobyć z Wami ten odcinek, jakby tak, dokończyć go. Jak będą dwie, to jedną dam tu, żeby... Bo jak w jednej nie będzie w ogóle, a... Nie, rób tak jak były. Dawaj, tam nie kombinuj. Były dwie, słuchajcie, w jednej saszetce były dwa piękne godła. Natomiast chciałbym jeszcze Wam powiedzieć jedną rzecz, kochani. Szykujemy dla Was za chwileczkę konkurs. Konkurs, kochani, z okazji 25 tysięcy subskrypcji, czyli 25K, kochani. To już są w ogóle cyfry, które ja nie umiem sobie wyobrazić, bo to jest już wielkość porządnego miasteczka, kochani. To jest lepsze, bo to mamy. Aha. Natomiast Gutek przygotuje mi tutaj tylko saszetki, pootwiera, kochani, tak się umówiliśmy, a ja będę tutaj pomalutku walczył, wklejał. I przypominam, kochani, szykujemy dla Was konkurs, będą niespodzianki, konkurs będzie ciekawy, fajny, świetny, śmieszny przy okazji, będziemy wszyscy się bawić. Nagrody dla Was szykuję, kochani, będzie nagroda główna, czyli pięciopak i limitka z edycji Masz Atak. To jeszcze wszystko... Dąbrowski w Pogoni. Proszę, pokaż. To jest, kochani, Dąbrowski z Pogoni. Słuchajcie, kocham tego Grajka. I słuchajcie, Rymaniak z Krakowi, dwóch Grajków z Zagłębia Lubin. Ten były, ten obecny. Słuchajcie, strasznie się cieszę, że Dąbrowski trafił do naszego Zagłębia. Strasznie uspokoił obronę. Kochani, facet robi niesamowitą rzecz w defensywie. To jest spokój, wyprowadzenie, jest i sprint. No powiem Wam, kochani, bardzo podoba mi się ten zawodnik. O, kolejna Lechia wpada. Ale nie, to nie idzie na górę, to idzie. Słuchajcie, kolejne godło Lechii nam wpada.
każdym razie Gutek, tak jak mówię, potwiera nam te saszeteczki. Zapraszam do poprzednich odcinków, szczególnie do pierwszego. W pierwszym robimy króciutkie podsumowanie, kochani, tych naszych piłkarskich żniw, które się teraz zadziały, a naprawdę działo się masę. Ja tylko nad jedną rzeczą ubolewam, trochę jakiś katar mnie rozkłada i takie dziwne rzeczy, być może zatoki. Byłem już na saunie, myślałem, że troszkę to rozgonię. Natomiast widzę, że mam problem to, kochani, rozgonić. Także no najprawdopodobniej, kochani, albo w jedną, albo w drugą. Ale ja jestem twardy, myślę, że pójdę w środę na piłkę, wybiegam mocno i tak jak mówię, albo w jedną, albo w drugą. Słuchajcie, piąte godło widzę, Pogoni Szczecin do nas pada. Natomiast, kochani, co? Gutek otwiera, ja się biorę, kochani, do wklejania, czyli Gutek mi tu ładnie saszetkami poukładał, biorę pierwszą saszetkę do ręki. W pierwszej saszetce mamy naklejkę 334 i to jest na końcu, kochani, tego albumu. Nie wiem, czy to mamy, czy... mamy. To jest Marcin Kamiński, ta naklejeczka jest dla Was. Teraz mamy, kochani, 280, a 280 tam wchodzi. To jest, kochani, Dudu Paliba ze Śląska Wrocław, brazylijski grajek. Słuchajcie, Dudu trafia najpierw jego metryczka, kochani, 280 trafia metryczka, a teraz od razu wklejam naklejkę. Ubaw mam wielki, bardzo lubię to robić. Szóste godło. Wizełki godło, dzień dobry. Słuchajcie, bardzo lubię robić to, co robię. Kiedy będzie zagłębia? 280. No myślę, że już w tym sezonie. I tego się bardzo cieszę, że w tym roku Ekstraklasa będzie miała nasz. Dudu Paliba idzie do albumu. Także, kochani, radość moja jest ogromna w tym odcinku. Po pierwsze, robię to, co lubię. Uzupełniam swoją kolekcję, a nigdy nie mam na to czasu. A po drugie, spędzam czas z Wami, z Berbeluchem Guciuchem. I to jest, kochani, miłe i przyjemne. Numer 70 to jest nasza powtórka, kochani. Ja nie Bożyś mogę. Jest Chcę już w albumie. Jaką trafiłem troszeczkę? Zero bramek. Zero bramek. Zero bramek i występu. Jedna bramka. No nie, 30 bramek. No to 30 zrobił robotę na koniec. Natomiast, no, ale nie była to mocna. Słuchajcie, czy naklejka 320 wchodzi? Naklejka 320, kochani, wchodzi. I to jest cały czas, kochani, urodzinowa saszetka, urodzinowe saszetki, kochani, Ekstraklasa sezon 14-15. Sezon dla mnie szczególny, dlatego że moja Ekstraklasa lokalna w Jeleniej Górze, KS Talent, robi robotę i wygrywamy, kochani, turniej. Jakub Wójcicki z Zawiszy Bydgoszcz trafia, kochani, na swoje miejsce. Jakub, życzymy Ci szybkiego powrotu do Ekstraklasy, przyjacielu. Zdrowia i jak najszybciej, kochani, chodźcie z powrotem, bo tu Wasze miejsce. Słuchajcie, no, tak jest skonstruowana piłka nożna, że niestety jedni wchodzą, drudzy schodzą. Zdaje się, że, kochani, Widzew nie dostał licencji na pierwszą ligę jeszcze niżej. Chcą tak fajną drużynę, słuchajcie, spuścić niżej. Nie dostał licencji? 195. Nie, jakiś tam coś czytałem, że jest problem. Nie wiem, być może to jest plotka, dlatego jej na razie nie powielamy. Kochani, Helio Pinto już jest w albumie. Wcześniej trafiłem w Wiśniakowska, teraz Wiśniakowska. I w ten oto sposób robię Ci miejsce na następną saszetkę. I tu mam, kochani, kolejne dwa godła. 338, czyli trzecia Żyda. Lechia. Trzecia Lechia. Czyli popularna jest. O, Zetkę. A Zetkę już kleiliśmy, nie? To. Zetkę już kleiliśmy. Tatuś. 338. Świecące. Żyro już mamy. Pięknie. 332 na blisko. 332, od razu go kleję. Bartosz Bereszyński, kochani. Witaj serdecznie, Bartku. Bartosz Bereszyński, 92 rok. Super, dziękuję, synku. Bartosz Bereszyński, oto jeden ze skarbów Lecha Poznań, który skradła Lechia Warszawa. Bereś może grać w pozycji bocznego obrońcy lub pomocnika. 4 czerwca 2013 podczas towarzyskiego spotkania z Liechtensteinem zadebiutował w seniorskiej reprezentacji piłki nożnej. I właśnie teraz, kochani, kleję go do albumu. Tak między nami prywatnie ciekawe, jak Bartosz... jak tam jego poziom emocji się rozkładał pod koniec ligi. No, obecnie gra w Legii, wychodzi z Lecha. Jak wiecie, Lech z Legią rozgrywali, słuchajcie, wspaniałą końcówkę na korzyść Lecha. Lech został mistrzem Polski. Natomiast, słuchajcie, no, Bartosz Bereszyński, zresztą tak sobie przypominam, że nieczęsto transfery są na linii Lech-Legia, ale wszystko jest możliwe. W każdym razie Przemysław Kita, Krakowia.
gra bez żadnych kompleksów, nie boi się rywalizacji, zawsze ciągnie grę Krakowi do przodu. Sam przyznaje się, że ciągle musi pracować nad taktyką i techniką. Co ciekawe, Przemek jest autorem pierwszego gola w 2014 roku. Bramka w 90 sekundzie noworocznego treningu. Jak sobie przypominam, to właśnie Krakowia zawsze gra w nowy rok taki meczyk powitalny. Zdaje się, że pierwsza z drugą drużyną. I pierwszego gola strzelił. Tak, taką mają tradycję już od lat. Także pozdrawiamy pasy. 346, czyli Przemysław Kita, trafia na swoje, uwaga, miejsce. Witaj, Bartuś. Słuchajcie, godło już, jak pamiętacie, mamy, czyli puchar. Tak. Tak? O proszę, Stolarski, ja zaraz będę się tym wszystkim podpalał na nowo. Słuchajcie, 48, czyli Arkadiusza Malarza już mamy. Kolejny, kochani, jest 293, czyli Machaja już mamy. Druga korona. Korona druga u nas, świetnie. Aru Jari, on był, z Lecha Poznań już sprawdzaliśmy. Tak, tata, gadałeś o Krakowie, ale tutaj mam Krakowie i Wisłę. A ja się cieszę, kochani, bo Pogoń Szczecin, czyli 23 numer, wchodzi do nas jak najbardziej. Najpierw metryczkę kleję, kochani, do naszej planszy. 23, Pogoń Szczecin, uwaga, ajajaj, krzywo idzie, uwaga, 23 wklejone, a godło kleimy również na pozycję 23, czyli na początek albumu. Tato, widzę, tu też świetnie ktoś te albumy powymyślał, kochani, powiem wam, można się naprawdę wkręcić. 23, kleimy Pogoń Szczecin. Kleimy Pogoń Szczecin. Przypominam, kochani, że to czwarta bądź piąta już część naszych zabaw z naklejkami. Słuchajcie, no przepraszamy tych z was, którzy czekacie na karty, unboxingi, krusze na arenę, być może przewrotki i tak dalej, ale jak wiecie, nasz kanał jest bardzo uniwersalny, jest tutaj sporo o tematyce sportowej, natomiast staramy się równoważyć, być wszędzie po troszkę. Kochani, Kazimierczak to nasza powtórka. 291 to już 291, to będzie, czy tam od razu 294. To jest też nasza powtórka, słuchajcie. 294. Danilowski. 294, czyli słuchajcie, Wisła Kraków chyba była. Ale upewnię się na wszelki wypadek. 290, tak, Wisła Kraków była. O, to tutaj tu mam 150, to od razu ją tam. 156, kochani, 156 wchodzi idealnie, akurat brakowało nam, czyli Wołąkiewicz z Lecha Poznań, słuchajcie, idealnie wchodzi. Słuchajcie, ciekawe, z jakiego klubu nam się pierwsza drużyna cała zapełni. To będzie niesamowita historia, zobaczymy, kto wygra rozgrywki w naszej ekstraklasie. Mi się wydaje, że chyba Patrz. Tak, patrz, no, ona już no, powiem wam szczerze, że Zetka idzie na razie najostrzej. Ale zaraz zobaczymy, jak to się skończy, która pierwsza drużyna zrobi u nas. Jak Zetka idzie tak dobrze, to trzymaj godło. 156. Już zaraz to zrobię, synku, czekaj. Godło jest. Godło jest, tak?